Siema. Dzisiaj pokażę wam zabawę na piwie. Tak, tego pana już znacie z filmu Na piwa graj na własnych zasadach, czy jakoś tak to nazwałem. Postanowiłem stworzyć swojego let's playa. Let's play, jak widzicie, gramy na golasa. No co, trzeba jakoś żyć, tak? Ale ja nie będę wam pokazywał expa. O nie, exp by był za nudny. Ja wam pokażę trochę PvP, jak się expi w grocie wygnańców poziom drugi szamanem Hellerem. To też jest w ogóle, wiecie, fajna sprawa. Koleś chce potować, będzie miał potowanie. Ja mu to załatwię tak, że wypotuje się na wszystkie możliwe sposoby, tak, że będzie miał problemy nie dostać w zasięg swojego mieczyka. A ja jestem, jak widzicie, zasięgowy, więc mi to jest obojętne, czy będzie ode mnie 20 pikseli dalej, czy 50 pikseli dalej. Whatever. Ważne, żeby dostał po dupie i nie nauczył się wreszcie nieputowania w PvP. Bo jak widzicie, on potuje, a mi prawie HP nie ucieka. Czyli ten ktoś prawdopodobnie gra w tą grę od pewnie dawna, a nie umie w ogóle nic wywalczyć. Kolejna rzecz, wbijanie się na spoty. Ten pan wbił i myślał, że będzie tu expił. Chyba się pomylił. Chyba się bardzo pomylił. Potem mi płakał, że on tutaj chce tylko 98 wbić. Kolejni. Nie, bo ja się, tak wiecie, lubię bawić na 2-3 spoty. No co, szamanem też można. A po co mam pokazywać to wszystko? Lepiej pokazać tych, co się wbijają na spoty i dostają po dupie od mniejszego poziomu, prawda? To jest chyba o wiele bardziej ciekawe niż jakieś tam ekspienie i zabijanie potworków. Ekspienie i zabijanie potworków, to ja mogę wam spela pokazywać, a nie spriwa. Na priwie, jak widzicie, zrobić skille na P. 3 skille na P to jest około 20 minut roboty. Dlatego lubię priwę. Bo na PL-u trzeba się nieźle namęczyć na te skille na P. Kolejny, co myśleli, że będą ekspili na moich spotach. Niestety jeden stwierdził, że nie warto. Drugi się pomylił i bije mnie po 2K. No to jest takie, wiecie, rozczarowujące trochę, jak sura WP bije cię po 2K. Chociaż ja wiem, jaka będzie reakcja pewnie osób z PL-a. Pozdrawiam. No i kolejne giganty. Powiedzcie mi, czemu ludzie, jak widzą szamana, to od razu myślą, trzeba mu sksuć, bo przecież on tu nie będzie expił, on nie umie expić, on na pewno nie weźmie jednej grupki, a co dopiero całego spota. No i widzicie, tak oto, w taki oto prosty sposób, taki tok myślenia, ludzie bardzo szybko potrafią polec. Jeszcze sobie wziął kilka potworków na klatę. Myślę, że to był zły pomysł. No wiecie, ta seria ma na wzgląd to, że będziecie mogli sobie pooglądać, jak się robi PvP i jak można się dobrze zabawić na priwie z nie za dobrym eku. Uwierzcie, tutaj taki można eku wykosać, że bania mała, naprawdę bardzo mała. No i jak powiem wam, że szamanem, to myślę, że może ta seria was zaciekawi. I do tego, żebyście na przykład na PL-u trochę pograli z tym szamanem, bo szaman to jest naprawdę dosyć dobra postać. A jeszcze Heller, bardzo niedoceniony. Ja mam Hellera i powiem wam, że jak się nim bije, to ćwierć, nie, 3/4 osób, które bije się z tym szamanem, przegrywa. Są oczywiście koksy, które mają, wiecie, 75 EQ całe na PvP i tak dalej, ale to są nieliczni, naprawdę. Bijąc się z ludźmi, to ja widzę, że to jest po prostu paranoja. Może kiedyś zrobię taki filmik z PL-a, z Hellera, tylko chcę po prostu podbić te skille jeszcze trochę wyżej i jeszcze jakiegoś wachlarzyka znaleźć sobie ładnego. Okej, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. I pamiętaj, subskrybuj kanał po więcej.